Cześć, witajcie z tej strony, ja Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstarpet, a dzisiaj mam dla was aktualizację, doszła nowa aktualizacja Blockstarpet. Przepraszam, się odwracam tyłem do kamery, ponieważ po prostu jest nowy Nexus i zaraz go wam chcę pokazać. Do tego naprawdę doszły naprawdę takie rzeczy, takie słodkie, takie cute, że naprawdę ja po prostu to jest najlepsza aktualizacja, kiedykolwiek była na Blockstarpet. Naprawdę, kryształ już jest, to jest nic, to jest dopiero petarda. Więc zapraszam was do oglądania, ale najpierw intro. Więc dobra, po intrze, więc pokazuję wam Nexus. Tak on to wygląda. Wygląda on tak bardziej wakacyjnie, bo mamy wakacje. Tutaj byłem na VIP-ie, VIP się nie zmienił, więc dlatego tutaj byłem. Tutaj mamy oczywiście naszą Ziggy. I tu mamy na środku, zamiast normalnego spawnu, mamy tutaj po prostu plażę, możemy się wylegiwać na swoim ulubionym kolorku. Takie niebieskie dla mnie, to bardzo ładne, więc możemy się wylegiwać. Do tego tutaj mamy też takie fajne trampoliki, mam tutaj w ogóle ptaszka, taką bardzo fajną wieżę. Tutaj możemy spróbować sobie, bo skaczemy, po drabince wchodzimy. Możemy skoczyć, mamy w ogóle jakieś baloniki i hop, i to możemy organizować w Nexusie jakąś na przykład imprezę. Nie wiem, plażową czy takiego. Można sobie jechać na tym właśnie, tak jakby symulować, że jedziesz sobie na tym flamingu. Naprawdę bardzo świetne, świetne. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, którą już pewnie chyba zauważyliście. Ale dodano, uwaga, zwierzaki. Tak. Dlatego w ogóle dodano nową rzecz VIP, ale co jest najbardziej ważne, dodano zwierzaki. Możemy je zgłaskać. Tu mamy chyba kotka i on jest taki słodki, patrzcie, możemy go pogłaskać jak na przykład na Movie Star Planet, dobywać lajki, to mamy pieseczka takiego i możemy przygarniać zwierzaki. To weźmy sobie, kliknijmy przygarnij, że mam jednego pieska, mam takiego pieska, mamy za 3000, za 20 diamentów kotka oraz za 100 tysięcy bardzo, bardzo fajnego pieseczka Charlie. I to jest sklep ze zwierzakami, zwierzaki, które możesz przygarnąć. Ja mam takiego śpieszka, tego nie mam. Myślałam, żeby go kupić, ale jednak taki łaciaty mi się zbytnio nie podoba. Kupimy sobie kotka. Elegancka i rozkoszna. Bella jest kotastyczna. Aha, fajne, dobra. Więc kupimy 20 diamentów. Niestety jest niefajną rzeczą jest to, że wszystko jest dla VIP-ów. Więc jak na razie nie możecie, gracze, którzy mają VIP-a, tego jakby kupić, nabyć. Ale chodzi w sumie dobrze, bo teraz bym mógł mieć każdy zwierzaka i po prostu w Nexusie by się roił od tych zwierzaków. A tak po prostu jak taki limit. Więc dobra, bierzemy sobie koteczka. Mam takiego rudego, ja nie chcę rudego. Mój piesek jest taki bardzo biało-szary, więc spróbujmy zrobić kotka tego czarnego. Albo jakiegoś szarego, dobra. Na pewno kolor skóry byłby taki ładny biały, może biały byś pacował. O, ale słodziak! Ale słodki, słodki bardzo. I zielone oczy nie. Ja wolę taki bardziej niebieski jak mój piesek. O, mój piesek ma taki, o, ale ładny kotek. Taki pusinkat w sumie trochę, muszę powiedzieć. No więc to tyle, bo nie można zmienić niestety koloru tych uszek i w ogóle noska. Ale to chyba dobrze, ponieważ no wtedy na przykład mógłby ktoś dać na przykład jakieś złote, ale to byłoby trochę dziwne. Więc koniec. I tutaj możemy nazywać imię. To mamy Bella, lol, dobra. Ja się nazywam Pusia. Podzielamy się z przyjaciółmi, koniec. I teraz możemy kupić. Uwaga, pożera nam 20. I teraz możemy go zawołać. Wow, ile osób tutaj, patrzcie, ile osób ma zwierzaczki, lajkujemy wszystkim. I patrzcie, to w ogóle zagłaskanie zwierzaków kogoś, możemy dostać kryształy, więc to jest też bardzo dobre. I mamy koteczka, taką pusię i ona tak skacze sobie, wchodzi, chodzi, chodzi. Tak w ogóle zrobiłem park dla zwierzaka. Więc jeśli ktoś chce, to zapraszam. Taki prosty, taki po prostu zrobiłem park. Jak ktoś by chciał, no to może tam przychodzić. Tutaj widzowie, ale no po prostu bardzo słodki jest ten zwierzaczek, bardzo malutki. I w ogóle, ale wam pokażę teraz tak. Chodzimy na mój profil, ściana i tutaj mamy coś nowego. Lajki teraz inaczej wyglądają niż poprzednio. I w ogóle komentarze też wyglądają. Taka inna jest emotka. W ogóle dziękuję wam za to, że miąkowy park jest w top i gra teraz 220 osób. Wow. Ale tutaj dodano dwie nowe zakładki. Zwierzaki. Nie są moje zwierzaki. Tutaj niestety się spomyliłem, jakoś kupiłem go niechcąco. Nie chciałam takiego koloru, to jest taki oryginalny bardziej. I tu mamy mój słodycz, który chciałem, bardzo on jest ładny piesek, jest ładny. To możecie zostawić mu lajka, naprawdę bardzo ładna słodycz. A tu mamy właśnie, kupiliśmy pusię za 20 diamentów. No właśnie, no jak mówiłem, minus jest taki po prostu, że po prostu nie można tego dawać. Jeśli chodzi po prostu, nie można
ubrać zwierzaków, jeśli nie ma się VIP-a, ale fotki to chyba jest raczej opcją nie dla VIP-ów oraz dla VIP-ów, więc ta aktualizacja nie jest specjalnie tylko dla VIP-ów. I są fotki, więc możemy taki, powiedzieć, że to jest Instagram na blog Star Planet. I tutaj mamy piękność, 92 lajki, bardzo wam dziękuję, zrobiłem takie zdjęcie właśnie mojego pieska. Możemy wybierać filtry, jakbyśmy robili selfie. Dobra. Czy zmieniłem? Okej. Okay. Trochę błąd był tam, ponieważ napisało przechodzenie do świata. Nie wiem dlaczego. I mamy jakieś komentarze. Oczywiście lajki są. To są widzowie w ogóle, zdjęcie z widzami. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. I tu mam moje zwierzaczki. To ma bardzo dużo. I tutaj też możemy sobie zobaczyć zakładkę fotki. I tutaj są modne fotki, czyli top. O lol. 1000 lajków za tego pieska za 100 tysięcy. To w ogóle są kryształy. I to jest tak jakby Instagram, bo nie musicie pieska dawać. Możecie naprawdę wszystko. Nawet możecie sobie dać jakieś selfie. Jak na Instagramie, jakieś kryształy może ktoś dał. Naprawdę bardzo wiele jest opcji. Wow, ale fajny, lol, ale o co zrobił? Tu 5 lajków. O Jezu, to jest trochę straszne, ale bardzo słodkie. 4 spraye. Wow. No widzicie, można się tak chwalić na przykład. Więc naprawdę super. To jest dziwne, ponieważ ale już usunęli, ale dziwne naprawdę, że to było w top. No i moje, no to są właśnie te dwa. Jakbyście zalekowali, to byłoby naprawdę bardzo miło. Może zrobimy sobie nową fotkę z widzami albo nowym pieseczkiem. Tylko może poszlibyśmy sobie na park dla wieżaka, mój, który jest bardzo fajny, bo możemy sobie tam robić jakiś selfie. Chyba możemy robić selfie. Można, dobra. Tu jest nasz zwierzaczek. I tutaj mamy takie trzy opcje. Mamy zwierzaki, czyli jakiego mam odesłać, którego mam zawołać. Niestety można tylko wziąć jednego, ale to chyba jest dobra. Dobra, weźmy sobie kotka. I tu mamy tak, tu mamy te wszystkie opcje, które były. A tu mamy po prostu fotki. I tu możemy robić zdjęcie naszemu pieskowi, dobra, czy kotkowi teraz. Dobra, okej. Okay. No nie, no widzę, poczekaj, odsuń się. Dobra. Nie, to. No, proszę, chodź, czekaj, chodźmy, oddaliście od widzki. Okej. Chodź tu. No liźnij. Dobra, zrobimy takiego, bardzo słodki. I teraz po prostu możemy sobie dać tutaj zapisz. I możemy robić maksymalnie 10 fotek dziennie, chyba dla niewipów jest trochę mniej. Ale można sobie kupić fotki za 2 diamenty, 10. No dobra, dałem taki filtr. Niestety nie jest fajne, że nie mogę sobie od razu mieć napisu tytułu, chyba. Chyba jestem ślepy. Na odcinku. Kotek. Dobra, no i zrobiliśmy taką foteczkę. Możecie dawać lajki, będzie mi bardzo miło. Tak w ogóle tutaj mamy Eldorado jakiś, dobre. I dostałem od niego metal, fajnie, nagrywam. I tak w ogóle tu mamy ten park zwierzaka. Tutaj zabiję, znaczy to jest prefabryka, zrobiłem go w 2 minuty. No i tu można siedzieć z zwierzaczkami, więc zapraszam, naprawdę jest bardzo fajnie. Dobra, kończymy to, bo naprawdę się rozgadałem. Musimy zobaczyć kolejne opcje. Kolejną opcją jest to, że dodawano właśnie te fotki i można tutaj dodawać te właśnie fotki. Tu właśnie można tutaj kupić zwierzaki, tutaj są top, czyli te właśnie blok, jakby blok stary tych zwierzaczków. Jakiś Marshall, bardzo, wow, ale fajny, bardzo mi się podoba. Mamy jakiegoś chrupka, mamy lol, chrupka, bardzo ładny, zresztą. Możecie lajkować, o Gucci, nie wiem czemu to jest Gucci, lol, podobny, bardzo fajny. Dobra, i co tu możemy jeszcze zrobić? Wejdziemy sobie na mój minionkowy parkour, ponieważ muszę coś wam pokazać. Niestety, jedną niefajną rzeczą, która mnie trochę zawiodła, jest taka, że jesteśmy swoim zwierzaczkiem, tak? Jesteśmy. No i po prostu niefajną rzeczą jest to, że jak skaczemy, to po prostu on z nami nie skacze, tylko się teleportuje. Jest to jakby funkcja z Minecrafta, tam gdzie był taki piesek albo kotek i po prostu jeśli po prostu gdzieś odeszliśmy, to po prostu się do nas teleportował, jak to można powiedzieć. No więc no to jest niefajne. Mogliby zrobić animację jakby skakania, gdyby to zrobili i zrobili ją bardzo ładną, to by po prostu się zaskoczył, naprawdę szokował, bo naprawdę to byłoby to coś. Ale też nie jest źle. Może to nad tym popracują. Też jest niefajną rzeczą to, że po prostu zwierzaków jest bardzo mało, bo tylko są 3 rodzaje. Ale mam nadzieję, że dodadzą w przyszłości jeszcze więcej. O, polajkuję sobie. O, na przykład dostałem sobie ziemię, wodę. No fajnie, naprawdę. Dobra, kończymy ten odcinek. Naprawdę już nie pamiętam, czy wszystko dobrze powiedziałem. Jeśli coś nie powiedziałem, zapomniałem, to was bardzo przepraszam, ale naprawdę ta akcja jest taka fajna. Ale myślę, że chyba wszystko powiedziałem, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie kliknąć łapeczki w górę oraz subskrypcji. Zapraszam na mój park dla zwierzaka, jakby był
to byłoby naprawdę jej bardzo miło. Więc do zobaczenia, a teraz na końcu filmu będziecie mieć fajną ciekawostkę. Więc pa pa! Ciekawostką, którą zauważyłem w świecie VIP, jest to, że no, jest dużo zwierzaków, ale nie o to mi chodzi. Możemy tutaj sobie lajkować, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu, gdy latamy sobie tym dyskiem, to leci z nami razem zwierzak. Jest to jakaś po prostu dołączona jakaś jakby miejsce i możemy tutaj zwierzaka sobie wpakować i możemy latać razem z zwierzakiem po różnych miejscach. Tak w ogóle to jest masa zwierzaków, więc no, nagrywam, ale teraz serio. Do zobaczenia.